Siemanko, tutaj Kuba z Kryptonum Studio. Jestem programistą, dzisiaj jestem z Agnieszką. Cześć, jestem marketingowcem. Dziś poruszymy temat dostępności w sieci. Szczególnie skupimy się na linkowaniu i poruszymy takie trzy kwestie, czyli jak umieścić linki dobrze w kontekście całej strony lub aplikacji internetowej, jak je dobrze nazywać tak, żeby w ogóle było wiadomo o co chodzi i dlaczego coś klikamy. Zwrócimy również uwagę na to, jak projektować linki pod względem wizualnym, żeby były użyteczne i dostępne dla wszystkich użytkowników Zapraszamy no to e, dlaczego w ogóle mówimy o dostępności? O dostępności mówimy dlatego, że po pierwsze jesteśmy empatycznymi ludźmi i zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy przeglądają internet tak samo jak my. Są ludzie, którzy mają problemy z obsługą myszki, z obsługą klawiatury, i właśnie dla takich ludzi powstały programy takie jak na przykład Screen Reader I to jest program, który czyta po prostu to, co jest na ekranie w inny sposób niż my byśmy to zrobili. I pod ten program między innymi się robi tą dostępność, żeby ją zoptymalizować tak, żeby osoby, które mają takie problemy, też mogły z tego kontentu skorzystać. No i po drugie, w związku z tym, że te osoby, które mają problemy, też są naszymi klientami, jest to około 20% naszych klientów, tak naprawdę, to są osoby, które mają różne problemy tego typu z obsługą komputera albo z kwestiami wzrokowymi itd., no to w tym momencie, na wstępie, tak naprawdę ograniczamy liczbę ludzi, którzy mogliby znaleźć rozwiązanie swoich problemów na naszej stronie, na przykład, o te 20%. Więc tego chcemy jak najbardziej uniknąć i dlatego będziemy dzisiaj mówić o tym temacie. No więc, żeby wprowadzić Was w tajniki tego, jak się robi linki, <laughs> przygotowaliśmy dla Was starą metodę znaną w nauczaniu, która mówi o tym, że im bardziej um, dziwny i niespotykany jest tekst, im bardziej absurdalny, tym lepiej się go zapamiętuje. Dlatego dzisiaj będziemy Wam mówić o słoniach Skola Lumpur. No i pierwszy przykład tutaj w kontekście w stylu WTF bądź też WTF, zależy co woli. Mamy tutaj kontekst, który nam nie mówi zupełnie o tym, po co będziemy klikać. Znaczy link mówi kliknij, więc jest jakiś call to action, w sensie chcemy, żeby ktoś kliknął, ale nie wiemy po co, bo nie wiemy, czy to jest kwestia tego, że chcemy się dowiedzieć więcej o Kuala Lumpur, czy to jest kwestia tego, że chcemy się dowiedzieć o tym, jaka jest historia firmy, czy chcemy się dowiedzieć o tym, dlaczego jest 213 zadowolonych klientów, a słoni, słoni 214, czy jakiś jeden klient może miał jednego słonia więcej, no ciężko powiedzieć. No i tutaj w kontraście do tego mamy kontekst w celu jasna sprawa i tutaj już wiadomo po co klikamy, bo z jednej strony w tekście jest informacja o tym, dlaczego mamy kliknąć, kliknij poniżej, żeby zobaczyć naszą ofertę, a z drugiej strony jest na samym linku już napisane o co chodzi, więc nawet gdyby ktoś przeglądał tą stronę i przeglądał po samych linkach, to już by wiedział po co ma kliknąć. Tak więc to jest dobry przykład wprowadzania linków. Opisujcie linki, bo ludzie chcą wiedzieć, po co klikają. Następna sekcja, którą chcieliśmy poruszyć, dotyczy linkowania obrazkami i kwestii dostępności. Często zdarza się tak, że możemy sobie kliknąć, na przykład, w obrazek wyróżniający danego artykułu, po czym przejdziemy do właśnie tego artykułu. W takiej sytuacji. Koniecznie trzeba pamiętać o tym, żeby odpowiednio opisać ten obrazek takim atrybutem jak ALT, takie trzy literki to jest tekst alternatywny. On mówi nam o tym, czym właściwie jest ten obrazek, bo osoba, która na przykład jest niewidoma i używa czytnika do przeglądania stron internetowych i sobie wskazuje właśnie taki obrazek, jeśli on nie będzie odpowiednio podpisany, to ona nie będzie miała pojęcia, co tam się pod nim znajduje. Czyli na przykład, jeśli tutaj po lewej mamy tego małego słonia na sawannie, to właśnie jeśli tak, ten obrazek zostałby podpisany, czyli ALT równe by było mały słoń na sawannie, to ten czytnik do przeglądania strony internetowej właśnie to by przeczytał osobie, która to przegląda. No i wtedy, wtedy dość łatwo byłoby... Y, używać, używać strony, ją przeglądać każdemu rodzajowi u użytkownika. Zwrócił mu uwagę na to, że jeśli sobie sfokusujemy, y, czyli ustawimy skupienie na danym elemencie, na przykład tabując po tej stronie, ja używam teraz tabulatora na klawiaturze, ale analogiczną, analogiczną rzecz można zrobić właśnie z wykorzystaniem czytników, to widzimy aktualnie, y, który z obrazków jest y, podświetlony. To też ważna sprawa, żeby osoba, y, która używa właśnie na przykład takiej klawiatury, do przeglądania używa myszki, żeby widziała, co aktualnie może sobie kliknąć. Y, bardzo ważna sprawa powiązana z linkami na stronach internetowych to y, nawigacja. Y, I no, poruszymy kilka tutaj elementów takiej, takiej czytelnej i, i nawigacji dostępnej. Y, przede wszystkim y, zwróćmy uwagę na y, bardzo konkretnie brzmiące linki. Czyli, jak tutaj jest napisane o naszych słoniach, może to nie jest z najwyższych lotów, tutaj dobór, dobór słów kluczowych pod względem wyników wyszukiwania, ale rzeczywiście, jak patrzycie, że tutaj jest to, 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 to krótkie stwierdzenie o naszych słoniach, no wiadomo, czego możemy się spodziewać pod taką stroną. Więc to jest tutaj spoko zrobione, jeśli chodzi o techniki spacerowe czy certyfikaty słoniowatości, ale też zwróćcie uwagę na to, że nie dla każdego użytkownika. Ten pomarańczowy w ogóle będzie widoczny, ponieważ osoba, która ma daltonizm na takie kolory właśnie bliskie czerwonemu, no nie będzie w stanie w ogóle zobaczyć równo, różnicy między tym czarnym a pomarańczowym. Jedyną różnicą, jaką będzie widziała, i tu całkiem spoko, jest ta kropka na górze. Ale też kurczę, no nie możemy być pewni, że każdy z użytkowników, kto będzie przyglądał naszą stronę, ogarnie, że ta kropka mówi o tym, że to jest aktualnie możliwy do kliknięcia link. Więc. Fajnie, że można robić fancy efekty na stronach internetowych i też na to jara, ale cały czas musimy pamiętać o tym, żeby ta strona była użyteczna przez każdego możliwego użytkownika. Dlatego też jest dużo więcej lepszych wyborów, jeśli chodzi o takie efekty na na przykład takiej nawigacji. I możemy podejść klasycznie, bardzo minimalistycznie, czyli wykorzystując takie ogólnie przyjęte, nie wiem, wzorce, jeśli chodzi o design i na przykład tutaj widzimy, że ta po prostu linia pod danym linkiem się powiększa. W przypadku najechania na nią, zwróćcie też uwagę, że kursor elegancko wskazuje, że można to sobie kliknąć. To już jest też norma przez, przyjęta przez użytkowników. Rzeczywiście to jest, to jest dość intuicyjne, że ten kursor się zmienia na ten nasz klasyczny kursor pointer. W przypadku, gdy sobie y, sfokusujemy znów dany z elementów, np. tym tabulatorem lub screenreaderem, y, będziemy widzieć, że który z aktualnych elementów jest y, aktywny no i po kliknięciu danego elementu y, jeśli byśmy sobie go kliknęli to też będziemy widzieć, że, no, że on jest jedynym tym, tym aktywnym, bo widzicie, że teraz jest ta obwódka wokół y, dobra, y, znów wrócę do tematu tych, tych fancy efektów i tego, żeby być żeby mieć spójny design na stronie, czyli jeśli już sobie projektujemy tak design że na przykład pojawia nam się y, jakaś ikona nad linkiem, gdy na niego najedziemy tak jak tutaj na przykład ten słoń z balonem, to powinniśmy być spójni na całej stronie, właśnie w ten sposób używać tego typu animacji. Na przykład tutaj jest lipa, bo zobaczcie, że jedynym takim dobrą praktyką pod względem dostępności jest to, że zmienia się kursor na pointer, ale nie mamy w ogóle żadnego graficznego wskazania na, na to, że to jest aktualnie aktywny lub że najechaliśmy na ten, ten link. Więc lipa, lipa, bo powinno się to co najmniej właśnie. Jakaś obwódka, może jakaś linia pod spodem, może zmiana koloru, może delikatne poruszenie tym tekstem albo jego zwiększenie. No, mechanizmów jest bardzo dużo. Nie wykorzystaliśmy tutaj specjalnie żadnego, żeby wam pokazać, że kurde, to jest nieczytelne. Nie wiadomo, czy to w ogóle jest link, czy to można kliknąć. Z kolei, bardzo takim dobrze już przyjętym wzorcem, jeśli chodzi o elementy klikalne, jest skojarzenie linków z przyciskami. I nie mówię tutaj pod względem semantycznym, czyli, że pod spodem tam w HTML-u to jest baton, to nie jest baton. To jest A w tym przypadku, bo rzeczywiście jest to linkowanie do innej podstrony. Tylko po prostu stylowaliśmy go w stylu batona, bo rzeczywiście to jest ogólnie przyjęty taki standard, że kurczę, no to wygląda rzeczywiście jak taki przycisk, który mogę kliknąć. No chcę go kliknąć, bo no już do tego się przyzwyczailiśmy. I tutaj znów możemy sobie znowu spojrzeć na dostępność pod tym względem, że jak sobie tabujemy między elementami, to też bardzo wyraźnie widać, który z tych elementów czterech jest aktualnie yy, aktywny. Więc, jak sobie tabujemy, to widzicie ten outline delikatny, on fajnie sobie kontrastuje właśnie z tym y, ciemnym backgroundem. Także tyle a propos dobrych praktyk, a propos linkowania y, w sieci. Dziękujemy bardzo, że obejrzeliście z nami ten filmik. I przypominamy, że linki trzeba umieszczać w kontekście i opisywać, bo jak ludzie nie wiedzą, co klikają, to na pewno tego nie klikną. A po drugie, jak już tworzymy taką nawigację, to żeby ta nawigacja była z jednej strony użyteczna, a z drugiej strony ładna. Więc na przykład jak mamy wykrzyknik przy całym słoniu, to żeby ten wykrzyknik miał jakąś funkcję oprócz tego, że całkiem dobrze wygląda. I w ramach Waszego wyzwania związanego z tym filmikiem, chcielibyśmy, żebyście kliknęli w linki poniżej. Manko, tutaj Kuba z Kryptonum Studio, dzisiaj jestem programistą, no tak, a wczoraj nie, a wczoraj astronautą, wczoraj. Ja wczoraj byłem królikiem, zobaczymy co będzie jutro. A i żeby, żeby, no to to, to się mieści, nie no z tym tamem przegięłam, dobra jeszcze raz, o to ja, coś, a to jest filmik, dobra. Mówię, kurde, ak, ale cię zcięło. Chcemy, żeby ludzie, którzy szukają słoni, znaleźli słonie, po prostu. No. To znaczy, no fajnie, że, są, że jest 214 zadowolonych słoni, ale po co ja klikam? Ale nie dało ci do myślenia, czemu tych 14, a tutaj 13? Mnie to zastanawia cały czas. Ci, no nie, nie unieszczęśliwiajmy ludźmi. Ludźmi, ludzi, ludźmi. Ludźmi, ludźmi, czy. No, właśnie, tak. żeby być szczęśliwi. No. Dobra. Mm. Uciekła mi myśl że nie to uciekło. to widzimy aktualnie o oh, fuck sorry